Druga część drugiej. No to mamy następny kawałek, który chcemy nagrać, to jest Złote Myśli. Dzisiaj jest taki temat, często niektórzy z różnej maści kandydatów, oni mówią o tak zwanym wynarodowieniu. Nawet jak to słyszę, że ci kandydaci, którzy są jakimiś tam politykami i tak dalej, oni używają tego określenia. No pytanie, dlaczego oni to serwują, taki argument, że ktoś jest wynarodowionym. To pytanie co? Nie można mu pomóc, bo on nie był wynarodowiony. Co to znaczy wynarodowiony? Wynarodowiony to jest taki, który on nie wie, kim on jest. Nie wiadomo, co to jest za narodowość. Nie w jakimś państwie mieszka i w sumie nawet nie jest przywiązany do tego państwa, do tej ziemi i tak dalej. Nawet do tego stopnia dochodzi. Takie różne rzeczy. A więc to słychać. A ludzie generalnie potrzebują prawdy. Potrzebują coś, co pomoże im zrozumieć własną tożsamość, kim oni są, dokąd to wszystko zmierza, czym to się skończy, jakie są wydarzenia do przodu. Wszystko to idzie rozgryźć, to praktycznie zostało rozgryzione. No i to jest właśnie cała seria tych filmów, żeby to o tym powiedzieć. Co się nie podoba mi szczególnie, to słowo wynarodowienie. Słuchajcie, wynarodowiono drzewian, Hunów, wynarodowienie Gotów, Ostrogotów, tych wszystkich, którzy mieszkali na terenie Niemiec, tych Polaków wynarodowiono. Ostatni drzewianie zostali wynarodowieni bodajże w XVII wieku albo XVIII. A mało tego, jeszcze się do teraz utrzymuje 13 tysięcy Serbo-Łużyczan, którzy zachowują język, mowę i tak dalej. Jeżeli posłuchacie Serbo-Łużyczana, też ich zrozumiecie. Ale dlatego ich zrozumiecie, ponieważ oni już mieli stykówkę z Celtami, którzy dzisiaj nazywamy Niemcami, bo oni, co to są Niemcy? Niemcy to jest taka mieszanka genetyczna, mieszanina skandynawska, celtycka i polska, żeby się ktoś przypadkiem nie pomylił, to według oficjalnych danych to jest niby 15%, realnie 30%. Tylko że mają geny, to jest tak samo jak ci Hindusi. O, musimy skończyć. No, no. Ale